skończyłem Wydział Malarstwa i Grafiki. Na uczelni uczę montażu wideo, realizacji filmów, krótkich filmów i też technologii cyfrowych. Miałem taki moment w życiu, gdzie po prostu, żeby przetrwać, zacząłem rysować. Jednym z rysunków był właśnie robot. I dzięki temu, czy na bazie tego rysunku powstało to cudo nasze. Roel jest robotem. Robot jest przełożeniem, absolutnym przełożeniem moich rysunków. Proces powstania rzeźby to około 2 lata pracy. Wszystko rozpoczęło się od narysowania rysunku, który był taką podstawą do dalszych etapów stworzenia rzeźby. Kolejnymi były rysunek konstrukcyjny, który powstał w pracowni Piotra Chudoby oraz model makiety 3D stworzony przez Piotra Gotkowskiego. Te trzy elementy dały taką fazę początkową, pierwotną, swoisty model, na bazie którego artysta dopiero w pracowni Arkadiusza Kani stworzył model rzeczywisty, 1:1. Praca nad wykonaniem Roela to praktycznie trwała około 3 miesięcy. No tak można byłoby liczyć, że po 10 godzin to pracowaliśmy. Najwięcej trudności to przyniosły formowanie grubych blach. Stal rdzenna jest twarda, trudniejsza do obróbki, ale także dosyć szybko się studzi. Także wykonując zdjęcia czy na prasie hydraulicznej, to trzeba było podejmować szybko decyzję. Współpraca z Eurostylem, powiem tak, szacunek naprawdę ogromny, może to dziwnie zabrzmi, ale szacunek do tego, że zaufano mi 100%. Także ten robot jest po prostu zrobiony dokładnie tak, jak chcę.